Witaj internecie. Dziś przedstawię wam jedną z najbardziej zakręconych i szokujących spraw, na jakie natrafiłem w sieci. Miłość jest potężnym uczuciem. Potrafi budować więzi i przezwyciężać przeciwności losu. Jednak czasami miłość jest też śmiertelna, o czym przekonacie się za chwilę. Dwayne Andrew Johnson kochał swoją żonę przez ponad 30 lat małżeństwa. Jego żona, Debra Lynn Johnson, odwzajemniała to uczucie. Byli do siebie perfekcyjnie dopasowani. Kiedy Debra podążała w prawo, Dwayne również. Jednak pewnego dnia Debra zaczęła przejawiać oznaki poważnej choroby, a przynajmniej tak twierdzono na początku. Dwayne zauważył problem i jak mniemam zaczął zastanawiać się nad tym, jak poradzi sobie bez swojej ukochanej. Małżeństwo mieszkało w Minnesocie, a dookoła sąsiadów wyrobili sobie reputację miłych i spokojnych ludzi. Debra w wieku 60 lat zapadła w śpiączkę spowodowaną cukrzycą. Wybudziła się jednak po tygodniu. Wtedy stwierdzono u niej drugi objaw cukrzycy i problem z nadciśnieniem i przepływnością krwi. Wizyty w szpitalu były coraz częstsze, a psychika kobiety powoli dawała za wygraną. W efekcie przewlekłych chorób, jak również dużej ilości leków i częstych badań, Debra do swoich 68 urodzin padła ofiarą dwóch zawałów serca. Lekarz rodzinny poinstruował Debrę, aby ta bezzwłocznie udała się do szpitala i została tam pod stałą obserwacją lekarzy. Zawnioskował nawet o umieszczenie jej w ośrodku medycznym, ponieważ ani Debra, ani Dwayne nie zrobiliby tego z własnej woli. Debra ostatecznie trafia do ośrodka pomocy, gdzie grupa lekarzy dbała o jej zdrowie zarówno fizyczne i psychiczne. Oczywiście dla osoby po dwóch zawałach odizolowano pokój, aby nie narażać pacjentki na jakikolwiek stres. W czasie, gdy Debra przebywała w szpitalu, Dwayne odczuwał skutki braku ukochanej przy swoim boku. Mężczyzna dostawał napadów agresji, będąc sam w domu. On sam nie był okazem zdrowia, ale prócz nadciśnienia, na które brał leki, nic mu nie dolegało. Brak Debry i strach przed utratą ukochanej zaczął przejmować kontrolę nad Dwaynem. Mężczyzna wiedział, że nie jest gotów na odejście żony. Dwayne był też narkomanem, a przynajmniej tak wynika z jego kart medycznych, jak również policyjnej kartoteki. Dwayne zeznał później, że nadużywał metamfetaminy. W którymś momencie życia Dwayne oczywiście pod wpływem narkotyków wpadł na pomysł. Nie potrafił pogodzić się z chorobą żony, która postępowała bardzo szybko. Nie mógł znieść myśli, że Debra po prostu odejdzie. Ale jeśli kobieta zrobi to na jego warunkach, wtedy pogodzi się z jej śmiercią. Narkotyki pomieszane z alkoholem, który mężczyzna spożywał w dużych ilościach, gdy drugi zawał przytrafił się jego żonie, zaczęły nadawać kształt jego chorej psychice. Dwayne zeznał, że nie mógł znieść bycia z dala od małżonki, więc odwiedzał ją codziennie i przesiadywał w szpitalu po 16 godzin. Kobiecie pobyt w szpitalu niestety nie pomagał. Jej stan był identyczny do tego samego sprzed przyjęcia jej do ośrodka. Debra sama zaczęła narzekać na jakość leczenia, a przynajmniej tak twierdził Dwayne. Kobieta nigdy nie skarżyła się na kogokolwiek z personelu czy na samą placówkę medyczną. Wyglądało jednak na to, że kobiecie było gorzej, ale tylko wtedy, gdy jej mąż przychodził w odwiedziny. To właśnie wtedy Debra rzekomo zaczęła narzekać na szpital. Dwayne widział, że jego żonie nie pomaga leczenie. I mimo wszelkich zastrzeżeń i protestów ze strony lekarzy, Dwayne ostatecznie zabiera żonę do domu. Według zeznań Dwayna, on i Debra wspólnie podjęli tę decyzję. Mężczyzna twierdził, że nie mógł dłużej patrzeć na cierpienia żony. Z zeznań wynikało również, że Debra rzekomo błagała męża, aby ten zabrał ją ze szpitala. A w zasadzie Dwayne powiedział, że Debra prosiła go, aby ten pozwolił jej wreszcie umrzeć. Gdy Dwayne i jego 69-letnia żona znów byli w domu, mężczyzna zapewnił małżonkę, że podjęli słuszną decyzję. Dwayne zeznał później, cytuję: ostatnią rzeczą, którą chciała Debra, było zgnicie i powolna śmierć w tym szpitalu. Widząc, że Debra bez opieki medycznej nie daje sobie rady, Dwayne postanowił zaproponować żonie alternatywę. Mężczyzna zasugerował, że on i Debra powinni wydać przyjęcie, aby celebrować fakt, iż wyszła ze szpitala. Powinni również celebrować jej chęć odejścia, ponieważ Debra nie chciała umrzeć tak po prostu. Dwayne zapewnił żonę, że bez stałej opieki medycznej najprawdopodobniej umrze w czasie kilku dni.
Dwayne postanowił spełnić rzekomą prośbę żony i wyprawić jej przyjęcie, które nazwał Impreza Śmierci, na którym finalnie jego chora żona miała udać się w zaświaty. Podczas przesłuchania Dwayna mężczyzna otwarcie powiedział śledczym, że Debra zgodziła się na jego pomysł. Mówiąc jaśniej, Dwayne chciał zorganizować żonie imprezę, na której ta miała umrzeć. Wiedząc, że ma zaledwie kilka dni, Dwayne dołożył wszelkich starań, aby impreza śmierci była gotowa i godna jego żony. W kilka dni zorganizował ulubione jedzenie i napitki żony, jak również zadbał, aby w domu nie brakowało narkotyków i dobrej zabawy. Para miała również swój ulubiony zespół punk rockowy. Dwayne wykupił wszystkie dostępne albumy owego zespołu, aby jego żona odeszła z uśmiechem na twarzy. W końcu, w połowie stycznia 2019 roku, Dwayne stwierdził, że już czas, a przygotowania zostały zakończone. Postanowił oficjalnie wyprawić żonie imprezę, której ta dwójka na pewno nigdy nie zapomni. Cóż, przynajmniej jedno z nich. Dwayne przygotował cały dom na przyszłą imprezę. Na frontowych drzwiach napisał Death Parade God Hell, tłumacząc to bezpośrednio na nasz polski język, sentencja brzmi śmierć, wybacz, do diabła. Na czas imprezy Dwayne uruchomił wszystkie grające odbiorniki w domu, nastawił regulatory na maksimum, aby wraz z małżonką cieszyć się swoją ulubioną kapelą. Dwayne powiedział w sądzie, co potwierdzają akta, że podczas imprezy poinstruował żonę, aby nie brała przepisanych jej leków, które, jak twierdził, tylko hamowałyby jej transformację. Dwayne zamknął wszystkie drzwi i okna w swoim domu, po czym rozpoczął imprezę śmierci, która trwała kilka dni. Małżeństwo jadło, piło, bawiło się i oczywiście zażywało duże ilości amfetaminy. W pewnym momencie imprezy Dwayne zauważył, że Debra nie jest już w stanie dłużej sama jeść i pić. Mężczyzna stwierdził, że to oznaka powolnej śmierci żony, a nie negatywna reakcja na nadużycie narkotyków i niezażywanie przepisanych leków. Dwayne starał się, aby jego żona była nawodniona najlepiej jak potrafił. Ponieważ Debra odmawiała spożywania alkoholu i innych trunków, Dwayne postanowił, że nabierze śniegu z werandy, po czym łyżeczką starał się karmić żonę śniegiem, który ten rozpuścić miał się w ustach. W pewnym momencie Debra zaczęła się telepać, jak przy oznakach padaczki, z tym, że ten atak był poważniejszy i zdecydowanie silniejszy niż objawy padaczkowe. Według Dwayna konwulsje były na tyle silne, że mężczyzna błagał żony, aby ta dała mu swój telefon, by mógł wezwać pomoc. Jednak przed imprezą Debra rzekomo powiedziała mężowi, aby ten odciął możliwość wezwania pomocy. Kobieta wyłączyła i schowała również swój telefon, a przynajmniej tak twierdził Dwayne. Konwulsje nie ustawały, a Dwayne zdał sobie sprawę, że czas, który pozostał mu z małżonką, jest jeszcze krótszy niż myślał. W pewnym momencie przesłuchania Dwayne powiedział śledczym, że Debra podczas ataku błagała go o ostatni stosunek płciowy. Mężczyzna dopowiedział, że w tamtym czasie imprezy Debra nie była w stanie poprawnie się wysłowić, a Dwayne wyczytał chęć seksu z jej mowy ciała. Stwierdził też, że gdy skończyli, to konwulsje praktycznie ustały, a ciało kobiety się uspokoiło. To właśnie wtedy Debra brała swoje ostatnie hausty powietrza. Prawdopodobnie dlatego jej ciało się uspokoiło. Choć to wciąż niepotwierdzone. Dwayne wiedział, że to koniec, a ich cudowna impreza powoli dobiega końca. Widząc, jak Debra bierze swoje ostatnie oddechy, Dwayne podgłośnił muzykę w nadziei, że jego żona nie usłyszy jego płaczu, gdy będzie patrzył, jak umiera. Dwayne twierdził, że Debra walczyła przez ostatnie trzy utwory z ich ulubionej płyty kapeli Quiet Riot, gdy nagle przestała się ruszać, co dało Dwayne'owi sygnał, że już po wszystkim. Mężczyzna dokładnie sprawdził stan żony, zanim wykonał telefon na policję. Gdy funkcjonariusze przybyli do domu Johnsonów, zastali Dwayna biegającego nago po mieszkaniu. Gdy drzwi się otworzyły, Dwayne na cały głos krzyczał, cytuję, "Moja żona zmarła". Policja zanotowała, że po otwarciu drzwi Dwayne niczym maniak pobiegł do łazienki na piętrze, krzycząc, że musi zmyć z siebie brud. Funkcjonariusze powoli wkroczyli do mieszkania, gdzie panował istny chaos. Po chwili znaleźli Dwayna szorującego się w wannie przy użyciu mydła i wybielacza. Dwayne, siedząc w wannie, powiedział policji, że nie mógł znieść już konwulsji żony, więc postanowił zostawić ją samą sobie i pójść do pokoju obok. Policja znalazła ciało Debry, które wciąż było ciepłe. Oczywiście zapytano Dwayna, dlaczego nie szukał pomocy dla swojej chorej żony. Ten odpowiedział, że Debra była w szpitalu, ale podczas leczenia czuła się jeszcze gorzej niż przed nim, więc postanowił zabrać ją do domu. Powiedział również, że nie mógł wezwać karetki ani pomocy, ponieważ Debra miała wyłączony telefon, do którego on nie znał hasła.
Policja znalazła jednak telefon Debry, który był schowany za jedną z szafek i jak się okazało, telefon cały czas był włączony i sprawny. Później detektywi zapytali Dwayna, dlaczego zawinął ciało żony w prześcieradło. Ten odpowiedział, że przygotował ciało tak, jak nakazuje mu Biblia. Dokładnie oczyścił ciało, pomalował paznokcie i zrobił make-up, po czym zawinął ciało w białe prześcieradło, aby zakopać je w ogrodzie. Zapytany, dlaczego zamiast zakopać ciało zadzwonił na policję, Dwayne odpowiedział, że w tamtym momencie to jedyne, co przyszło mu do głowy. Początkowo nie wierzono mężczyźnie i w jego historię i fakt, że Debra sama chciała opuścić szpital, a później umrzeć w domu. Dwayne został aresztowany i postawiono mu zarzut morderstwa Debry Lynn Johnson. Głównym dowodem miał być fakt, iż sekcja zwłok wykazała, że Debra nie zmarła w wyniku choroby, czy też z przyczyn naturalnych, ale z potężnego nadużycia narkotyków, które oczywiście zorganizował i możemy przypuszczać, że wmuszał w żonę Dwayne. 2 miesiące później odbył się proces Dwayna, który został skazany za morderstwo 3. stopnia. Mężczyzna został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia. Sąd uwzględnił przypuszczalną chorobę psychiczną, która została niejako potwierdzona przez lekarzy, jak również wielokrotne testy wariografem, które wykazywały, że Dwayne, choć niewiarygodne było to, co mówi, to mówił prawdę. Nie wiadomo do końca, czy faktycznie impreza śmierci była pomysłem wspólnym, czy tylko chorą fantazją Dwayna. Być może mężczyzna wiedział, iż jego żonie nie zostało wiele czasu i pod sam koniec jej życia wykorzystał chorobę żony, aby przykryć fakt swoich chorych intencji. Cóż, jedno wiemy na pewno, miłość czasami potrafi zabić. I z tą myślą was zostawiam. Dziękuję, trzymajcie się i cześć.